Dobry wieczór. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. I zapraszam późną porą. Zdążyłam przed północą. Dobry wieczór, kochani. Witam zbierających się na Facebooku oraz witam Instagram. Dobry wieczór. Jak się czujecie, kochani, po weekendzie? Jak się czujecie po pierwszym dniu tego tygodnia, 25 tygodnia roku 2022? Dobry wieczór wszystkim sobom. Dobry wieczór. Cześć, Kasiu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Kochani, zdążyłam przed północą. Udało się, bo prawie zapomniałam, że to poniedziałek. Po takim uroczym weekendzie. Dobry wieczór. Fajnie, że... O, ktoś, dziękuję za rytuał. Nie zdążyłam zobaczyć, kto. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo, kochani, serdecznie. Miło, że jesteście, pomimo tak późnej pory. I zapraszam na horoskop, na rady i ostrzeżenia na tydzień 25. Dobry wieczór. Nie zapowiedzianie na Instagramie, zapowiedzianie błyskawicznie na Facebooku. Witam Was serdecznie. Ja już Was tutaj rozpoznaję niektórych. Dobry wieczór. Jak się czujecie, kochani, po weekendzie? Jak się czujecie po pierwszym dniu tego tygodnia? Postaram się dzisiaj szybko to zrobić. Sprawnie. Może nie szybko, ale sprawnie. Cześć, Madziu. Witam serdecznie. Fajnie się zbieracie, kochani. Szczecin, pozdrawiam. Piszcie, skąd mnie oglądacie. Anitko, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. Dobry wieczór. Jeśli ktoś nie lubi tłumów, zapraszam na Instagram. Raczek, wczoraj, dziś melancholijnie, nic dziwnego, idzie Twój czas. Strzelec dał w palnik w weekend, cudownie, no nic nowego. Drogi strzelcu, pozdrawiam serdecznie. Cudownie, miło Was widzieć. No dobra, kochani, jeszcze minutka i zaczynamy, zobaczymy, co u Ciebie. Spalone plecy, Basia pisze. Kurczę, kochani, a ja nie mogę siedzieć po tajskim masażu. Wszystko, pośladki poobijane. Całkowicie. Kochani, przepraszam za holenderskie reklamy. Witam wszystkich tych, którzy dołączają. Witam wszystkich tych, którzy będą oglądać później. Dobry wieczór. Bolesławiec, pozdrawiam. Serdecznie. No dobrze, kochani. Z tego, co zdążyłam zauważyć, widziałam, że wszystkie znaki są gotowe. Pisaliście w komentarzach. Nie idźcie tą drogą. Instagram pisze, brzmi jak masaż z happy endem. Nie miało to nic wspólnego, ten masaż nie miał nic wspólnego, kochani, z przyjemnością, niestety. Także pani powiedziała mi, że jestem z kamienia po prostu cała, że noszę po prostu tonę kamieni na sobie. Co ty robisz, pyta się mnie na co dzień. Kasiu, Kasia mówi, że ja schudłam. Chyba nie. Może się postarzałam. Dzisiaj dziwny humor, kochani. Pozdrawiam Francję. Kochani, piszcie, skąd jesteście, skąd oglądacie te rady i ostrzeżenia na tydzień 25. I zaczynamy. Widzę, że wszystkie znaki obecne. Fajnie, też tutaj piją niektórzy. Cudownie, to znaczy też, nie ja. Kochani, jak się macie po tamtym tygodniu? Jola pisze, że ma jeszcze 10 minut urodzin, czyli jesteś bliźniakiem. Jeszcze mamy właśnie 10 minut bliźniaka na niebie. I całe szczęście, bo chaos informacyjny właśnie się kończy. I zacznie się uczuciowo, emocjonalnie, bo to raczek zawita już za chwilę
do słońca. W momencie, kiedy słońce się pojawi, rak zawita u słońca. Kochani, Hiszpanie, pozdrawiam serdecznie. Przez horoskopy paskudne w tym tygodniu same dobre wieści muszą być. No zobaczymy, zobaczymy, kochani. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy dołączają. Miło Was widzieć. Fajnie, że nie śpicie sobie. No dobra, kochani, tydzień 25, od 20 do 26 czerwca, tydzień 25 roku 2022. No i mamy, kochani, już jutro, początek lata, dzisiaj żegnamy wiosnę, wspaniałą, piękną, radosną i kolorową wiosnę, a jutro już mamy początek lata i jutro już, właściwie za parę minut, rak zawita na niebie. I wszystkim raczkom z okazji Waszych urodzin w tym tygodniu życzę wszystkiego dobrego i spełnienia marzeń i życzeń Waszego serca, kochani. 100 lat dla wszystkich raków. Jolu, pozdrawiam Cię serdecznie, przytulam mocno do serca, pozdrawiam Niemcy bardzo, bardzo mocno. Kochani, dla tych, którzy nie znają, Wróżka Anna, na co dzień mieszkam w Holandii i tutaj spotkasz się ze mną osobiście. Pamiętajcie też, że spotkania osobiste w Amsterdamie mają zawsze pierwszeństwo. Bardzo sobie cenię tutaj spotkanie osobiste z człowiekiem na żywo w tych właśnie wodnikowych czasach. Więc jeżeli chcesz się ze mną spotkać osobiście, na żywo dotknąć również moich kart, to zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie do Amsterdamu. Także Niemcy, Belgia, Polska. Jeżeli będziecie w Amsterdamie, to jak najbardziej umawiajcie się odważnie. Ponadto wszystkich Polaków w Polsce oraz Polaków na emigracji na całym świecie zapraszam online. Jest zawsze taka możliwość, pamiętajcie. No dobrze, na co dzień posługuję się kartami Tarota. Przede wszystkim czytam z kart Tarota, ale też oczywiście posługuję się astrologią, numerologią i parapsychologią. No dobra, kochani, to tak w skrócie. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do kontaktu. Kochani, no ciekawy tydzień, dlatego że już raczek na niebie będzie powodował to, że będziemy bardziej emocjonalni, będziemy myśleć dużo o sprawach rodzinnych, będziemy chcieć spotykać się z rodziną, będzie nam się chciało tutaj bardzo mocno do miejsc ukochanych z czasów rodzinnych, na przykład na wakacje w strony rodzinne będziemy chcieli się wybrać, czy też będziemy po prostu zwyczajnie bardziej rodzinni. Jak to rak? Rak zawsze oznacza relacje, zawsze oznacza rodzinę. Już niedługo, drogie raczki, wszystkie znaki zodiaku. Fajnie mówię z Wami. No dobra, Wasze komentarze czasem mnie rozwalają. Agnieszka pisze, Aniu, ale masz dzisiaj piękne usta. No nie wiem, no okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Więc kochani, tak. Wojtku, ja myślę, że Wojtek się pyta, ile biorę kasy za te farmazony. Dzisiaj nic nie biorę, ale myślę, Wojtku, że lepiej spożytkujesz czas, jeśli spędzisz go na przykład na RedTube bądź Pornhub i potem, kochany, do nas wrócisz w lepszym humorze. Żegnamy pana Wojtka. Zawsze musi być po prostu ten ktoś, kto musi tutaj troszkę pokręcić w mrowisku. No dobra, kochani, a więc idziemy powolutku. Idziemy powolutku, kochani, zbliżamy się do nowiu księżyca w zodiakalnym raku. To jeszcze nie w tym tygodniu, ale już tutaj Wojtka już nie ma z nami. Także przynajmniej nie może komentować. Jessica mówi krótko, zwięźle i na temat. No dobra, kochani, a więc idziemy powolutku, zbliżamy się do nowiu księżyca w zodiakalnym raku.
Myślę, że jeszcze będę Wam sporo opowiadać o tym nowy zbliżającym się, bo to jest bardzo dobry czas oczywiście na oczyszczanie, jak każdy nów, ale nów tutaj księżyca w zodiakalnym raku szczególnie będzie tutaj nas jakby zachęcał do oczyszczania właśnie relacji rodzinnych. Także to jest jak dla każdego z nas bardzo, bardzo ważne. Także księżyc nam, że tak powiem, spada, czyli księżyc nam szczupleje, kochani. Także idzie pora właśnie oczyszczania, odchudzania się jak najbardziej. To jest bardzo, bardzo dobry czas. No i początek lata, kochani. Mamy lato już za parę minut, już nie wiem, może już praktycznie. Tak, za parę minut w mojej szerokości, długości geograficznej. Mamy lato, kochani. To dobre, nie mogę, rozśmieszacie ładnie dzisiaj, równo. Pozdrawiam, przytulam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich tych, którzy bronią zawsze tutaj wróżki Anny, to jest cudowne. Uwielbiam i kocham Was za to bardzo. Kochani, więc początek lata, tak, dziś, kochani, już. Także najdłuższe zrównanie dnia i nocy, tak, mamy. Ponadto Słońce wchodzi do raka. Ponadto, kochani, bardzo ważna informacja, to co chciałam Wam cenne bardzo przekazać, to, że w tym tygodniu, jak wiemy, może nie wszyscy wiemy, to ja przypomnę, tutaj mamy Dzień Ojca. I ja sobie specjalnie ten dzień dla Was zablokowałam i jeszcze nie umawiałam na full, że tak powiem, terminów, dlatego że trzymam ten dzień dla tych osób, które chciałyby skontaktować się z duszą zmarłego taty. Więc jeśli jesteś w takiej sytuacji, Twój tata już odszedł z naszego życia ziemskiego, zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie na przekaz od zmarłej duszy Twojego taty. Właśnie na Dzień Ojca. Dla tych wszystkich, którzy będą potrzebować kontaktu z tatą, być może przepraszam, że się śmieję, Magdalena pisze: o matko, już lato, a ja jeszcze nie schudłam, także no staram się poważnie, ale nie da się po prostu, kochani. No poważnie na pewno jest zawsze w indywidualnych spotkaniach, choć nie zawsze, jak wiecie. Szkoda, że my nie chudniemy jak ten księżyc, Karina pisze. No dobrze, kochani, w każdym bądź razie wszystkich tych, którzy pragną połączyć się z duszą zmarłego swojego taty, ojca, tatusia, to właśnie wybierz 23 czerwca, Dzień Ojca, na ten przekaz. I czekam na te osoby, które będą chciały... Gosia pisze, że mój tata zmarł dawno i mi się nie śni. Widocznie jest zajęta już ta dusza nową drogą. Także jeżeli chcecie, to bardzo proszę, kontaktujcie się na WhatsApp, bądź też na Messenger, bądź też na Instagram z prośbą o przekaz od zmarłej duszy taty. Jeśli też są osoby, które mają zaginionego tatę albo nie wiedzą, co się z nim dzieje, również zapraszam do kontaktu i właśnie myślę, że ten Dzień Ojca będzie właściwy do połączenia się z tą energią. Także to Wam chciałam bardzo, bardzo szczególnie tutaj przekazać. No i kochani, tutaj zobaczymy, co będzie działo się dla poszczególnych znaków zodiaku w tym tygodniu, pierwszym tygodniu lata i pierwszym tygodniu raka, tak? Iwa pisze: jestem taty prezentem na urodzinki 23. Piękny prezent, uroczy prezent. Także jeżeli macie taką wolę, chcecie, to kochani, piszcie na priv. No dobrze, kochani, zobaczymy dla nas wszystkich przeznaczeniowo, dla wszystkich znaków zodiaku, jaki ten tydzień, jaka energia tego tygodnia, jakie przeznaczenie, jakie lekcje karmiczne być może. No i kochani, będziemy pytać też o miłość, także znów dzisiaj będziemy pytać o radę w miłości aniołów miłości.
zobaczymy, co tutaj się dzieje. No i tak, no oczywiście, no przecież nie może być tak pięknie. Karta wieży, tak jak tutaj widzimy, dosyć burzliwy tydzień dla nas wszystkich. Lekcje karmiczne, uwaga kochani na wszelkie nieszczęśliwe wypadki, uwaga na kontakt z prądem, uwaga też na burze i pioruny w niektórych miejscach świata, także na to też uważajcie. Ale generalnie tydzień pod hasłem nic sobie szczególnego nie zaplanuję. Muszę brać na klatę, że tak powiem, wszystko to, co przychodzi do mnie z zewnątrz i reagować na bieżąco. Natomiast pierwszy tydzień lata, kochani, fantastyczna energia na niespodziewane przygody seksualne, kochani, także późno można mówić. Także na to uwaga, ostrzeżenie i też rada, że jak najbardziej poddaj się temu. Także nic nie wiadomo, tak naprawdę coś przychodzi z zewnątrz, świat zewnętrzny może nas zaskoczyć. No i dobra. Idziemy do baranka. Czy są... Marzena, pytam, czy ja spać nie mogę. Ja pracuję zazwyczaj o tej porze. Dla mnie to normalne godziny pracy. Pamiętajcie, że ja, kochani, obsługuję Polaków z całego świata, z różnych kontynentów, także różne są strefy czasowe i różne terminy spotkań. Jest też dużo sesji VIP. Pamiętajcie też, że taka usługa również u mnie funkcjonuje od 24 do 48 godzin, czyli na CITO, że tak powiem, to mamy usługę VIP. Także i VIP-y często mnie dają spać, bo coś muszą wiedzieć na już, na szybko. Także na szybkie terminy często macie w ogóle taką możliwość. Jest usługa VIP do 48 godzin. No dobra, baranek czuwa, baran Francja, baran czeka. No to jedziemy, kochani, z barankami. Co u baranka na ten tydzień? Instagram, pozdrawiam serdecznie. Macie takie niki, że nie potrafię wymówić niektórych. Dlatego nie odzywam się personalnie na Instagramie. Baranku drogi, co u Ciebie na ten tydzień? Baranku, nie widzisz, nie będziesz widział wyraźnie, już nie widzisz wyraźnie. Karta Księżyc mówi o tym. Księżyc to jest też rak, także energia tego raka bardzo mocno się Tobie udzieli, drogi baranku, ale też ważny kontakt z mamą, ważne kontakty z mamą, sprawy dotyczące Twojej mamy. Ponadto też widzisz trochę tak jakby za mgłą, także tutaj bądź uważny, bo ktoś Ci mydli oczy tutaj. Uważaj przede wszystkim na osobę spod znaku raka i znaku ryb, dlatego że mogą tutaj coś zamydlić, mogą też emocjami tutaj szantażować. Pamiętajcie też, że właśnie raki i ryby z tej ciemnej strony to są dość mocni tutaj szantażyści emocjonalni i ktoś może Ciebie bardzo mocno szantażować emocjonalnie, może manipulować również Twoimi emocjami. Także uważaj też na oszustów, to jest za dużo powiedziane, drogi baranku, ale na osoby, które nie mówią wszystkiego, na osoby, które są zbyt tajemnicze. Ktoś przed Tobą coś ukrywa, także zwłaszcza osoba spod znaku raka i ryb, także nie jest z pewnością wobec Ciebie szczera. Także uwaga też na problemy ze snem, drogie baranki, w tym
tygodniu. Pamiętaj też, drogi baranie, jeśli w przeszłości ktoś Cię oszuka, z pewnością zrobi to ponownie. Także uwaga. Rada dla Ciebie na ten tydzień. Dla Ciebie na ten tydzień. Rozmawiaj. Jeśli czegoś nie widzisz, czegoś nie rozumiesz, bądź czujesz, że coś jest przed Tobą ukrywane, bądź tutaj pozdrawiam Kanadę serdecznie. Kochani, kolejność macie w opisie, w tytule tego live, tej transmisji, którą właśnie oglądacie. Idziemy od baranka do ryb. Rada dla baranka. Rozmawiaj, jeżeli czegoś nie widzisz, czegoś nie rozumiesz, czujesz, że ktoś przed Tobą coś ukrywa, idź i rozmawiaj, egzekwuj, wyciągnij tutaj rozmową prawdę dla siebie. Karta rada też dla baranków, po Twojej stronie obcokrajowcy, zwłaszcza energia męska. Bardzo dobry czas dla pań baranków, które chcą chodzić na randki i szykują się na randkę z obcokrajowcem. Być może właśnie w tym tygodniu poznasz osobę właściwą do pary i będzie to osoba mniej więcej w Twoim wieku i jest to obcokrajowiec. Ucz się języków, drogi baranku, bardzo dobry tydzień na tutaj naukę języka, na wszelką komunikację. Tak naprawdę, drogi baranie, masz wszelkie narzędzia do tego, aby być szczęśliwym, aby osiągnąć swoje cele. Natomiast ja idę, kochani, żywiołami tylko przy pełni i przy nowiu. Natomiast kiedy mamy tygodniowe rozkłady, idziemy zawsze od barana do ryb, czyli klasycznie. Londyn, pozdrawiam serdecznie. W każdym bądź razie, drogie baranki, uczymy się języków, rozmawiamy, wszystko rozwiązujemy rozmową. Jak najbardziej też ufać obcokrajowcom, ale uważać na rybę i raka. Dobry czas uczuciowo na wszelkie przegadanie właśnie tego, co czujecie, wylanie tego, co czujecie i egzekwowanie tego, aby się dowiedzieć, co ktoś czuje. I pytamy o radę w miłości dla baranków. No bądź czujny oczywiście, na spotkania chodź, rozmawiaj, ale bądź czujny, bo tutaj coś jest zakryte, ktoś Ciebie oszukuje, ktoś nie mówi prawdy, być może o sobie, być może o tym, że jest osoba trzecia, być może jest rodzina. Także bądź czujny. Na randki można chodzić, ale pamiętaj, że znaki Ciebie ostrzegają. Natomiast baranki w związkach, uwaga, bo czegoś nie widzicie. Coś, jesteście oszukiwane, mówiąc wprost, a znaki Was ostrzegają. Więc czerwone lampki, jeśli już się wcześniej paliły i teraz znowu się zaświecą, to znaczy, że jest poważnie, że ktoś ściemnia, ktoś kłamie. Ponadto też czerwone flagi w związkach. Także być czujnym, nie wierzyć. Uwaga na kłamców, uwaga też na osoby pracujące głosem. Także baranki, dacie radę, ale w relacjach być bardzo czujnym. Pozdrawiam serdecznie wszystkie baranki. Udanego tygodnia dla Was. Ktoś mnie tutaj pyta o cennik usługi, kochani, i na Facebooku, i na Instagramie. Jest taka rubryka jak cennik usług, jest taka rubryka jak usługi. Tam naprawdę wszystko jest napisane. Nie bądźcie już aż tak rozleniwieni, bo ja i tak kilkadziesiąt razy dziennie odpowiadam na to samo pytanie, a można je po prostu sprawdzić na stronie, na Facebooku oraz Instagramie, nawet na WhatsAppie macie mini katalog usług u mnie i wszystko się możesz dowiedzieć. Ja jak idę do lekarza, to też najpierw się dowiaduję ze strony internetowej, ile będzie kosztować wizyta, zanim zawrócę dupę lekarzowi bądź sekretarce. Idziemy do byka. Byku drogi. Byczku. Czy są byczki? Co u byczka? Wyskoczyła karta, odwróciła się. Wyciągnę i drugą.
No uwaga na oszustów, co to za tydzień znowu się szykuje. Zwłaszcza tutaj uwaga na oszustów spod znaku bliźniąt, wagi i wodnika. Uwaga też na kieszonkowców, drogie byki. Także karta złodzieja, karta oszusta się pojawia. Uwaga też, żeby nie wylądować w szpitalu, bądź na przykład na dołku. Także, czyli problemy z prawem, tak? Także dosyć taki trudny tydzień trochę zamknięcia. Natomiast dobry tydzień dla byków, które myślą o jakiejś kampanii reklamowej, myślą o reklamowaniu się czy w internecie, czy gdziekolwiek indziej. Także jeżeli prowadzicie firmy, jeżeli chcecie zareklamować swoją osobę, to bardzo dobry tydzień. Ale jeśli chodzi o relacje, o inne sfery życia, to uwaga, bo mnóstwo oszustów wokół Was. Nie dać się oszukać, nie dać się okraść. Natomiast bardzo przyjazne osoby dla Was to są mężczyźni z rodziny. Może być to brat, może być to kuzyn, może być to przyjaciel też bardzo bliski rodziny. Także szatan, zielone bądź niebieskie oko, byk, panna albo koziorożec. Możecie na tą osobę bardzo mocno liczyć w tym tygodniu. No i oczywiście też na siebie. Poza tym, drogi byku, prośba do Ciebie od Tarota, bądź przyjacielem dla innych ludzi. Wiem, że to trudne, bo tutaj ktoś Cię może okraść, ktoś może być oszustem, natomiast Ty patrz na innych z miłością. Pomagaj, bądź pomocny. Rada jeszcze dla byków. Kontakt z mamą, bardzo ważne. I to, co baranek miał, znowu, karta rada dla Ciebie. Uwaga, bo czegoś nie widzisz, coś jest przed Tobą ukrywane. Po prostu jest naiwność, także przyjacielem bądź, ale nie dawaj się oszukać, tak? Natomiast Ty akurat w tym tygodniu również możesz liczyć na swoją mamę, możesz liczyć na raka oraz rybę. Natomiast pamiętaj, drogi byku, że jeśli ktoś w przeszłości Cię oszukał, to z pewnością zrobi to ponownie. Nie ufaj wodnikowi, bliźniakowi i wadze. Zresztą to są bardzo niekompatybilne znaki dla Was. Pozdrawiam Cię, Jadziu, serdecznie. No i zobaczymy, co w miłości u byczka. Na razie tutaj energie trudne. Smutno trochę. Zobaczymy, co u byczka. Drogi byku, jeżeli jesteś w związku małżeńskim i masz jakieś wątpliwości, to karta rada dla Ciebie, absolutnie kontynuuj to małżeństwo. Pracuj nad wiernością i warto o to małżeństwo zadbać. Natomiast jeśli jesteś w partnerstwie i myślisz o wejściu na wyższy poziom zobowiązań, to jest bardzo akurat dobry tydzień na ustalenie daty ślubu. Także, czy też zaręczyny, ale bardziej na ustalenie daty ślubu. Natomiast tutaj byki, które są singlami, które chcą wejść w nowy związek, uwaga, bo ktoś może ściemniać, że jest wolny, a jest mężatką, jest żonaty. Także uwaga, bo ktoś może ściemniać. Także prawdopodobnie tutaj, znaczy na pewno, byki koło Was ktoś się będzie kręcił już zajęty. Także decyzja należy do Was. Wszystkiego dobrego, drogie byczki. Trudne tematy tutaj się pojawiają. Takie nieprzyjemne po prostu. Nieprzyjemnie. Bliźnięta, co u Was? Pozdrawiam Montreal. Florydę pozdrawiam. No tak, o tej porze to wiadomo, jaki kontynent będzie.
Kochani, to jest rozkład ogólny. Jeśli chcesz umówić się na termin z wróżką, to napisz wiadomość na Messenger, na WhatsApp bądź na Instagram. Bliźnięta. Co u bliźniąt? Nerwowo też. Co tu się dzieje w ogóle, ludzie? No ale to jest tak, emocje raczek wchodzi, emocje szarpią nami, także drogi bliźnięta, nerwowo. Może być jakaś tutaj totalna spina z osobą spod znaku strzelca, barana bądź lwa. Możesz też oberwać od takiej osoby słownie, także kłótnie i dużo toksycznych emocji z taką osobą. Jest to raczej energia męska, może być to brunet, ciemne oczy, bądź też ktoś bez włosów, bądź też skrajne przeciwieństwo, czyli blondyn, niebieskie oczy, energia męska. Także będziesz taki bardzo, bardzo nerwowy w tym tygodniu. Uwaga na kłótnie z mężczyznami. Mężczyzna średni wiek. No, 40, max 50, także dosyć porywczy. Także bądź tak poważnie się zachowujący. Czasem jest młodszy, a tak poważnie się zachowujący. Także uwaga na tą osobę. Dość nerwowo. Uwaga też na stany zapalne w organizmie. Także na to uwaga. Natomiast dużo ruchu. Będziecie mieć, jak nigdy, że tak powiem, ogień w dupie, bliźnięta. Rada dla Was. Akurat tutaj bardzo dobry dla Ciebie znak i bardzo sympatyczny to zodiakalny byk. Pamiętaj, nie rezygnuj, kontynuuj. Pomimo wszelkich konfliktów tutaj z różnymi osobami, które mogą właśnie się pojawić. Bądź wierny sobie. Bądź wytrwały. Kontynuuj to, co zacząłeś. Warto, drogi bliźniaku, być też wiernym. Także nawet jeśli ktoś Cię wyprowadzi z równowagi całkowicie w Twoim związku, to pomimo tego nie mści się, bądź wierny. Ponadto też bardzo ważny kontakt z tatą, z ojcem, z tatusiem, bez względu na to, czy tata żyje, czy też nie. Także bliźnięta, jeśli macie taką wolę, jeśli Twój tata nie żyje, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na przekaz od zmarłej duszy. Jeżeli tata żyje, to wszystkiego cudownego dla Twojego taty. Także przypomnij sobie też, drogi bliźniaku, jakie zasady ma Twój tata, bez względu na to, czy ojciec żyje, czy też nie. Warto z tych rad i z tych zasad skorzystać. Uważać w tym tygodniu również na zapalenia skórne, czyli na wszelkie jakieś problemy dermatologiczne, ale związane z zapaleniem. Ponadto też warto też, jeżeli, bo trudny tydzień, drogie bliźnięta, warto udać się na przykład do jakiejś świątyni bez względu na jakąkolwiek religię, wszystko jedno, czy do jakiegoś kapłana, czy do ezoteryka. To jest bardzo istotne. Ponadto też w uczuciach, pomimo tego chaosu i toksyny dla niektórych, to warto się zastanowić, drogie bliźnięta, na wejście na wyższy poziom zobowiązań. Czyli jeśli jesteś w partnerstwie, to czas pomyśleć małżeństwie na przykład, tak? Natomiast bardzo istotne, ważne tematy z ojcem bądź też z mężem dla niektórych. Także no i bardzo mocno zarysowują się mężczyźni dla Ciebie w tym tygodniu. Ważni mężczyźni w Twoim życiu. Rada w miłości dla bliźniąt. Rada w miłości dla bliźniąt. Hmm.
Więc tak, bliźnięta, które jesteście w związkach, na przykład małżeńskich, bądź na razie małżeńskich. Więc jeżeli jesteście w związkach małżeńskich, to kochani, wróćcie pamięcią do czasu, kiedy się poznaliście, czyli do narzeczeństwa, czyli przypomnieć sobie, gdzie wtedy najchętniej przebywaliście, z kim wtedy najchętniej się spotykaliście, w co się ubieraliście, jak do siebie mówiliście. Także wrócić pamięcią do tych czasów i zacząć też robić to, co wtedy. Jeżeli jesteś w związku, to karty namawiają Ciebie do tego, aby wejść na wyższy poziom zobowiązań, czyli na przykład się zaręczyć. Natomiast jeżeli jesteś singlem i szukasz dopiero drugiej połówki do pary, to jest akurat bardzo dobry tydzień na poznanie kogoś bardzo poważnego w Twoim życiu. Cudownego tygodnia, bliźnięta. Troszkę tutaj rozjaśniłyście aurę. Idziemy do raczka. Pozdrawiam Warmię. Ewuniu, pozdrawiam Cię serdecznie i wszystkie moje koleżanki z Tajlandii. Przykro mi, że nie mogę być z Wami. Ale już mówiłam dlaczego. Nie da się wszystkiego ogarnąć, ale pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i przytulam mocno do serca i wspominam Bile bardzo. Może następnym razem. No dobra, kochani, raczki. Rak z Francji, cudownie. Raczku drogi, co u Ciebie na ten tydzień? Fajna kasa, drogi raku, w końcu Twój czas. Także wpada Ci super kasa. Mamy 6 denarów. Także bardzo dobry czas na zarobienie jakiejś ekstra kasy, bądź też podwyżki, a może coś fajnego sprzedasz, spieniężysz. Oj, Ewuniu, myślę, że kolejnym razem się z pewnością spotkamy. Wybierajcie następnym razem, proszę, dla mnie miejsce, gdzie jest lotnisko. No dobra, kochani. Wracamy do raczka. Także fajna kasa, także wykorzystajcie ten czas, bo bardzo dobry czas na pieniądze. Może podwyżka, może dostaniesz też jakiś prezent, ale jest to prezent w gotówce, drogi raku. Także bardzo dobry czas. Możesz śmiało liczyć w tym tygodniu na osobę spod znaku byka, panny i koziorożca. Także skup się na pieniądzach, bo pieniądze będą płynąć do Ciebie tutaj. Nowa praca też może być dla niektórych, także dla niektórych podwyżka, dla niektórych sprzedaż czegoś fajnego, fajne pieniądze, dobre wiadomości na temat pieniędzy oraz spraw zawodowych i dobre wieści od byka, panny i koziorożca. Rada dla Ciebie. Fajnie. Bardzo ważny kontakt z mamą. Widzicie, kochani, Dzień Ojca się zbliża, ale to kontakt z mamą dla wielu znaków. Także istotny kontakt właśnie z mamą. Licz w tym tygodniu absolutnie na siebie. Możesz też liczyć na inne znaki, ale postaw na siebie. Masz 100% w sobie, nie musisz innych się pytać o zdanie. Bardzo masz dobre czucie i bardzo dobrą intuicję w tym tygodniu. Natomiast oczywiście nie daj się oszukać. Kieruj się intuicją tutaj, bo intuicję masz doskonałą. Także i nie daj się oszukać, zwłaszcza przez osoby, które już to w przeszłości zrobiły. Uwaga na sen, wysypiajcie się tutaj skutecznie i dobrze w tym tygodniu. No i tutaj mama czeka na kontakt, bez względu na to, czy też mama żyje, czy też nie. Pamiętacie, że
A ja również w swojej pracy wykonuję przekazy od zmarłych dusz, więc jeśli nie zdążyłeś się pożegnać, albo coś Cię nurtuje, albo chcesz się doradzić, coś duszy, albo chcesz po prostu wiedzieć, co dzieje się z tą duszą, czy też dowiedzieć się, czy dusza przeszła już do kolejnego transferu, to jak najbardziej zapraszam Ciebie do przekazu. Rada w miłości dla raka. Porozmawiaj od serca. Anioły mówią Tobie, że jeśli jesteś w związku, trzeba szczerze porozmawiać o tym, co czujesz. To jest fantastyczny okres zodiakalnego raka, jest fantastyczny właśnie na bycie w rodzinie, bycie ze sobą. Szczere rozmowy od serca, o uczuciach, na wylewność również. Także porozmawiaj tutaj szczerze o swoich uczuciach ze swoją drugą połówką. Powiedz szczerze, co myślisz, co czujesz. Natomiast jeżeli szukasz dopiero drugiej połówki, masz kogoś na oku, warto z nim porozmawiać od serca. Ponadto też, jeżeli ktoś nowy pojawi się na horyzoncie, pamiętaj, że rozpoznasz tą osobę i dobieraj taką osobę, z którą się cudownie i szczerze rozmawia. Pozdrawiam serdecznie wszystkie raczki. Udanego tygodnia dla Was. Lwy i Wiczki. Dzień dobry dla niektórych. Witam serdecznie, Karolina. Proszę, raczki drogie. Zofia, lew z Paryża chce się spotkać w Amsterdamie. Wiem już o tym, tak. Chyba już wiem o tym. No dobra, kochani. Lwy i lwiczki. Czy są lwice? I lwy. Co lwa na ten tydzień? Tematy dzieci bardzo istotne tutaj dla Ciebie. Także będziesz, drogi lwie, musiał ogarnąć dzieci, a konkretnie energię bądź nadmiar energii Twoich dzieci. Także fajnie. Także natomiast bardzo energiczny dla Ciebie tydzień. Również powrócisz do swojej energii z dzieciństwa i to jest piękne. Także również w tym tygodniu obudzisz swoje wewnętrzne dziecko i to też jest piękne. Także bardzo, bardzo dużo energii. Również dzieci spowodują ten, w ogóle może nie chaos, ale energiczne dzieci spowodują, że no trochę Cię przyspieszą, trochę, jeśli zamulałeś, zamulałaś, to na pewno Cię przyspieszą. Istotne tematy z dziećmi, jeżeli nie masz dzieci, może być to młodsze rodzeństwo, bądź dzieci w otoczeniu. Natomiast to nie jest nic przykrego, nic trudnego, ale bardzo dużo załatwień w sprawach Waszych dzieci bądź młodszego rodzeństwa. Dla niektórych w sprawach dużo, dużo młodszej partnerki bądź partnera. Jeżeli szukasz bądź masz kogoś na oku, tutaj kto jest dużo, dużo młodszy od Ciebie, to bardzo dobra osoba dla Ciebie będzie spod znaku lwa, strzelca, barana, osoba o jasnych oczach i jasnych włosach, ale mówię o naturalnym blondzie. Rada dla Ciebie. Rada dla Ciebie. Kontakt z ojcem bardzo ważny tutaj, także też sprawy taty, czy też kontakt z ojcem dla Was bardzo mocno
istotne. Jeżeli jesteś w małżeństwie i masz wątpliwości tutaj, to kontynuuj to małżeństwo, pracuj nad wiernością. Jeżeli myślisz o tutaj wejściu na wyższy poziom zobowiązań, to jest bardzo dobry tydzień na wybranie daty ślubu dla niektórych. Ponadto też kontynuuj to, co zacząłeś, nie zbaczaj z drogi, także bądź wytrwały, to 100%. I podobnie jak u któregoś znaku już było, uwaga na zapalenia skórne. Także wiem, kochani, że podróżujecie również, także jesteście w różnych szerokościach, długościach geograficznych się znajdujecie, także uwaga na poparzenia słońcem, drogie lwy i lwice. Ponadto też warto też skupić się na swojej duchowości, bądź też poszukać pocieszenia w duchowości. Może być to modlitwa, może być to medytacja, może być to pójście do jakiejś świątyni, bądź też odwiedzenie jakiegoś tutaj posągu z ukochanym przewodnikiem duchowym. Także tutaj kontakt z duchowością też istotny. Dla niektórych pójście też do kościoła. Dla osób, których tata nie żyje, zapraszam Was bardzo serdecznie na przekazy od zmarłych dusz. Jeżeli to będzie tata, to Dzień Ojca jest wyśmienitym dniem na ten przekaz i ten dzień jakby zablokowałam dla tych osób, które pragną takiego przekazu. Natomiast jeżeli tutaj będziesz szukał rady u kogoś, to szukaj u mężczyzn. Jest to mężczyzna starszy i jest to mężczyzna żonaty. Rada w miłości. Ania pisze, że już ma poparzenia słoneczne. No właśnie, znam to. Rada w miłości. To jest ten tydzień dla Ciebie w ogólnej miłości, nie tylko takiej romantycznej, drogi lwie. To jest tydzień wybaczenia i nauki. To jest też taki czas spotkania się z przeszłością, Twoją trudną być może. Anioły Ci podpowiadają, że jeśli tylko uleczysz przeszłość, uwolnisz się od niej, wybaczysz również, to zaczniesz doświadczać znacznie więcej miłości w teraźniejszości. To miłości wszelkiej, nie tylko romantycznej, ale i rodzicielskiej, i tutaj rodzinnej całej takiej. Także również rozkwitną Twoje relacje. Także wybaczamy, uczymy się i żyjemy dniem dzisiejszym, drogie lwy. Pozdrawiam serdecznie i udanego tygodnia dla Was. Idziemy do Panny! Panieneczki, jak Wasz tydzień minął? Bo miało być tak pięknie. Czy było pięknie? Panieneczki drogie. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy dołączają. Panienko droga, co u Ciebie? Fajnie. O, drugi tydzień już fajny. Także tutaj... droga Panno, bardzo fajni przyjacielscy ludzie wokół Ciebie. Możesz śmiało liczyć na panów, na mężczyzn czy na chłopaków z rodziny bądź też z najbliższego otoczenia. Masz przyjaciół wokół siebie, droga Panno, zwłaszcza energię męską. Mogą być to takie też kobiety z energią męską, pamiętajcie. Zwłaszcza przyjacielem Twoim byk, panna albo koziorożec. Także bardzo przyjazne otoczenie i możesz liczyć na inne osoby. Nikt Ci krzywdy nie zrobi w tym tygodniu, tak? Także możesz też śmiało liczyć na siebie. Pojawia mi się tutaj szatyn, zielone oko, brązowe włosy.
Tutaj ktoś z podznaku byka, panny i koziorożca. Istotne tematy są osobą. Może być to brat, kuzyn, kolega, przyjaciel, sąsiad, ktoś z najbliższego otoczenia. Bardzo pomocny, bardzo przyjazny. Rada dla Ciebie. Idź nową drogą. Także nie bój się absolutnie nowej drogi. Także odwagi przede wszystkim, panny drogie. Nawet jeżeli macie zaczynać coś od zera, czy to jest nowy związek, czy nowa praca, czy życie w nowym kraju, idź i nie bój się. Nawet jeśli jesteś mało doświadczony, doświadczona, boisz się, jak sobie poradzisz, będziesz mieć wspaniałych ludzi wokół siebie. Postaw też na nowych przyjaciół, na wszystko nowe. Karta rada też panienki, które macie syna. Istotne tematy i poświęcić czas synowi bądź też wnukowi bez względu na jego wiek. Uważać w tym tygodniu na układ pokarmowy, układ hormonalny. Tutaj to gdzieś tam się trochę pojawia, ale nic złego się nie powinno wydarzyć. Spadniecie na cztery łapy, że tak powiem, i macie bardzo dobrych ludzi wokół siebie w tym tygodniu. Nie bać się nowych sytuacji, nowych ludzi, nowych rzeczy. Los sprzyja. Rada. Pięknie. Co tu się dzieje? Fajnie. Miło to przekazać. Panieneczki drogie, jeżeli jesteście w związkach, uwierzcie w to, bo anioły mówią, że ktoś Was bardzo, bardzo mocno kocha, więc otwórz się na tą miłość, otwórz swoje serce na otrzymywanie i dawanie tutaj najwyższej energii. Także, czy chcesz, czy nie chcesz, to ktoś Cię kocha, jesteś kochana, droga panno. Natomiast, jeżeli dopiero szukasz, jesteś singlem, ktoś tutaj już w otoczeniu ma do Ciebie uczucia. Uwierz w miłość i jak najbardziej otwórz się na nią. Także piękny czas na miłość macie i nie tylko na miłość, drogie panny. Oby tak dalej. Pozdrawiam serdecznie i udanego tygodnia dla Was. Idziemy do wag. Wagi. Co u Was, drogie wagi? Czy wagi się oczyściły? No tak. Ojej, Agnieszko, dziękuję bardzo. Piękne słowa, to czytam. Wagusie, co u Was? Drogie wagi, co u Was na ten tydzień? Istotne tematy z kobietą tutaj, która będzie Wam bardzo, bardzo pomocna. Jest to osoba z podznaku byka, panny bądź koziorożca, brunetka, ciemne oczy, wagi. Także przyjmij pomoc od takiej kobiety. Może być to pomoc finansowa. Może być to też dla niektórych wag wprost pomoc finansowa, czy ktoś da Ci na przykład gotówkę, pożyczy Ci gotówkę. Także możesz liczyć śmiało na pomoc brunetki, ciemne oczy, byk, panna, koziorożec. Ponadto też tutaj słuchaj rad tej osoby i jeżeli są to jakieś tematy zawodowe, to jeżeli masz w otoczeniu na przykład taką szefową bądź wspólniczkę czy współpracownika, to możesz śmiało iść do tej osoby i prosić o wsparcie, o to wsparcie otrzymasz. Jest to bardzo pozytywna postać dla Ciebie i pomocna. Ta osoba ma ustabilizowaną sytuację rodzinną i z pewnością jest mamą. Także słuchaj rad kobiety, brunetki, ciemne oczy. Ponadto też Wy, drogie wagi, wykażecie się w tym tygodniu niesamowitą zaradnością finansową. Także tutaj będziecie o krok przed wszystkimi. Także będziecie wyprzedzać o krok wszystkich w zabezpieczaniu
oraz tutaj w przewidywaniu wszelkich zabezpieczeń finansowych zwłaszcza, także będziecie bardzo, bardzo przewidujące. Macie też ogromną szansę w tym tygodniu na zgromadzenie jakichś pieniędzy, na poukładanie swoich oszczędności, czy też ogarnięcie po prostu swoich oszczędności, bądź też tutaj zainwestowanie właściwie swoich oszczędności, choć trudno mi uwierzyć, że wagi je mają. No dobrze, Montreal, pozdrawiam, jak to Was dużo dzisiaj. Zobaczymy, co radzą Tobie karty, droga wago. Więcej optymizmu. No, czas był trudny, ale już trzeba ten trudny czas opuścić. Karta Słońce mówi Tobie, że wraz z latem rozpoczyna się dla Ciebie bardzo przyjazny czas. Także być może warto zaplanować sobie to lato. Możesz też śmiało liczyć na osobę spod znaku lwa. Ponadto też idź w nowe pomysły, w nowe projekty, w nowe osoby, nowych ludzi. Energia żeńska, kobiety po Twojej stronie w tym tygodniu. Zwrócić uwagę, uważajcie, aby się nie na poparzenia słoneczne i zwrócić uwagę na serduszko. Chodzi konkretnie o układ krwionośny. I rada w miłości. Rada w miłości. Waga z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie. Rada w miłości dla wag. Miód na uszy i Iwoncia pisze. No wago, no po prostu trzeba pożegnać się tutaj, żeby było wszystko cudownie w Twoim życiu, to trzeba pożegnać jakiegoś ex. Także jeżeli jesteś w związku, to tutaj jakiś ex może mocno przeszkadzać. Trzeba uwolnić tutaj i oczyścić się z jakiegoś byłego partnera. Nawet jeśli jesteś już w związku z kimś innym, a na przykład nie odwołałaś ślubu, tutaj na poziomie dusz, na poziomie energetycznym, to prawdopodobnie Twój nowy związek Ci nie idzie. Ani nowemu, ani partnerowi, ani ekspartnerowi też nie idzie jakby do przodu życie. Także należy pożegnać się z ekspartnerem raz na zawsze. Natomiast wagi, które dopiero chcą wejść w nowe relacje, dopóki nie posprzątacie przeszłości, nie otworzycie się na nowe i nie wejdziecie w nowy, zdrowy związek. Najpierw posprzątać stare śmieci, a potem otwieramy się na nową drogę. I tego Wam z całego serca życzę. Pozdrawiam serdecznie, udanego tygodnia dla Was. Skorpioniki! Co u Skorpiona na ten tydzień? Jakieś tutaj toksyczne tematy mi się tutaj pojawiły, ale schowałam tą kartę. Zobaczymy, co wyjdzie. Skorpionie, drogi, co u Ciebie? Kontakt z mamą bardzo ważny, bądź z inną ważną kobietą z rodziny, mężatką. Może być to mama, siostra, babcia, może być to przyjaciółka też bardzo, bardzo bliska, którą traktujesz jak rodzinę. Bardzo dużo emocji. Skorpiony będą się skupiać głównie w tym tygodniu na swoich emocjach, również na relacjach z kobietami. Istotne właśnie tematy relacji kobiet w tym tygodniu. Ważne też tematy z delikatną tutaj kobietą. Jest to blondynka, jasne oczy, taka dosyć skromna osoba i miła. Także z taką osobą istotne tutaj też tematy. Uwaga oczywiście na toksyczne, z wszelkich jakichś toksycznych rozmów z osobami spod znaku wagi, bliźniąt i wodnika. Wycofuj się, drogi skorpionie. Niektóre skorpioniki tutaj będą chciały więcej spędzać czasu, na przykład z przyjaciółką, czy z siostrą, czy z mamą, z jakąś ważną kobietą. Natomiast niektóre też skorpiony będą chciały
tutaj stać się dla kogoś taką bardzo ważną kobietą czy mężczyzną. Także tutaj bardzo taką uczuciową, delikatną, wspierającą. Niektóre też skorpiony podejmą decyzję, że nie chcą być już singlami, chcą być żoną i będziecie skorpioniki tutaj ustalać datę ślubu. Będziecie cisnąć kogoś tutaj na przyspieszenie decyzji, na przykład o ślubie. Rada dla Was. Rada dla Was. Drogi Skorpionie, przede wszystkim bardzo dobry też tydzień na sprawy urzędowe, także jeśli Ty zapomnisz o jakichś sprawach urzędowych, to urząd upomni się o Ciebie. Radzę Ci w tym tygodniu trzymać się litery prawa, także i nie podchodzić do urzędów zbyt emocjonalnie, tylko załatwiać sprawy rozumem oczywiście. Możesz też liczyć śmiało na osobę w tym tygodniu spod znaku barana. Ponadto też tutaj, jeżeli jesteś w związku już stałym, to warto posłuchać w tym tygodniu swojego stałego partnera, bądź też dostosować się do zasad czy rad swojego partnera. Również radzę Ci w tym tygodniu posłuchać swojego szefa. Także jeżeli szef bierze Ciebie na wydywanik bądź na rozmowę, i przedstawia jakieś nowe zasady, reguły, radzę Ci nie odstępować od tych reguł. Również pilnujcie się, Skorpiony, aby w tym tygodniu nie łamać prawa. Uwaga w tym tygodniu na migreny, na jelito grube, hemoroidy oraz na mężczyzn przemocowych. A co w miłości? Co w miłości? W tym tygodniu, drogie Skorpiony, które są samotne, mogą naprawdę spotkać osobę taką właściwą na całe życie, na całe życie, na długo na pewno, może tak, na długo. Jest to osoba dużo starsza, być może też dużo poważniejsza od Was. Także warto tutaj rozejrzeć się dosyć mocno, natomiast trzeba troszeczkę będzie się nagiąć do tej osoby, czyli troszeczkę jakby dostosować się i nagiąć do partnera. W związkach, drogie Skorpiony, popracujcie nad zaufaniem. Także jeżeli nie ma zaufania, to nie ma już tak naprawdę związku, nie ma relacji. Także odrobinę więcej wiary i zaufania do partnera. Natomiast jeżeli jesteś singlem, dopiero poszukujesz drugiej połówki, to jeżeli nie, chociaż nie spróbujesz zaufać nowym osobom, to nie będziesz nigdy w związku. Także zaufać też nowym osobom, nie bij tutaj, jest takie przysłowie, ale mi przysłowia nie idą, także nie kop nowego psa za to, że ugryzł Cię stary, jest takie powiedzenie, mniej więcej tak to brzmi. Także nie karać nowych osób w otoczeniu za to, co zrobili Ci, co zrobiło Ci bydło wcześniej. No, tak mówiąc nieładnie, kolokwialnie powiem, drogie Skorpiony. Więcej wiary w miłość. Cudownego tygodnia dla Was. Idziemy, kochani, do Strzelca. Co u Strzelca na ten tydzień? Co u Strzelca na ten tydzień? Ale serduszkujecie. Strzelczyki, czy jesteście? Strzelcu drogi. Ja nie mogę. Strzelec gotowy na przyjęcie dobrych fluidów. A jeśli źle, to oby neta przerwało. Nieźle. Witam Cię, Altku, po przerwie.
Miło Cię widzieć. Strzelcu drogi, co u Ciebie na ten tydzień? Może tak, a może siak. Ja nie mogę. Strzelec będzie randkował. I to nie jedna randka wychodzi tutaj u strzelca. Także i strzelec nie za bardzo będzie wiedział, co ma wybrać, bądź kogo ma wybrać tutaj. Także może tak, a może srak, że tak powiem. W każdym bądź razie dosyć lekki, łatwy i przyjemny tydzień dla Was, drogie strzelce. Na pewno będzie randkowanie i to takie luźne, delikatne randki. Mogą być z partnerem, mogą być z cudzym partnerem, mogą być tutaj z kimś nowym. Również fajny tydzień, bo może Wam tutaj wpaść jakaś fajna propozycja dodatkowego źródła dochodu i dosyć lekkiego takiego, gdzie dużo nie trzeba będzie się napracować, ale mocno niezdecydowani będziecie. Będziecie spychać po prostu odpowiedzialność nie wiadomo gdzie. Także lekko, łatwo i przyjemnie pod każdym względem. Rada dla Was. Rada dla Was. Kontakt z mamą bardzo istotny. Uważaj troszeczkę na mydlących tutaj, na oszukujących również, ale w tym tygodniu nie będziesz zbyt poważnie do wszystkiego podchodził, ale nie daj się oszukać, tak? Pamiętaj też, że jeśli ktoś w przeszłości Cię oszukał, to z pewnością zrobi to ponownie. Wysypiaj się, bo tutaj problemy ze snem mogą się pojawić, słońce u raka, więc będzie nas mordował trochę tutaj emocjonalnie. Możesz właśnie śmiało zaufać w tym tygodniu osobie spod znaku ryb i raka. Natomiast nie daj się oszukać. W chuja to my ich, a nie oni nas. Pamiętaj, drogi strzelcu. Także nie daj się z pewnością, jak już to zrób to pierwszy. A co w miłości? Bardzo dobry czas na dodatkowe źródło dochodu również w ukryciu dla Ciebie, drogi strzelcu. Także jakaś tutaj okazja, którą przedstawi Ci kobieta, będzie bardzo, bardzo dobra dla Ciebie. Karta rada też strzelce, które mają kochankę, posłuchać kochanki w tym tygodniu. Także kobiety w ukryciu, kobiety kochanki. Także natomiast jeżeli jesteś strzelczynią, która jest kochanką czyjąś w ukryciu, to pozostań. Nie wychylaj się. Rada w miłości. Niech będzie romantycznie tutaj. Pamiętaj, że anioły mówią tutaj, pozwól sobie na romantyzm w tym tygodniu. Także jeżeli jesteś w związku, zadbaj o chwile tutaj właśnie romantyczne. Także pamiętaj, że no nie tylko te chemiczne, nie tylko chemiczne trzeba dbać, chwile seksualne, ale też ale przede wszystkim o romantyczne, tak, abyście mieli co wspominać, abyście mieli wspólne właśnie wspomnienia. Także romantyzm i jeszcze raz romantyzm w związkach. Natomiast jeżeli wybierasz się na nowe randki, jesteś singlem, szukasz kogoś, zacznij od romantyzmu przede wszystkim. I tego Wam z całego serca życzę. Udanego tygodnia dla Was, drogie strzelce. Koziorożec. Czy koziołki są? Istotne tematy, drogi koziołku, z ważną kobietą w Twoim życiu. Jest to kobieta mężatka, kobieta, może być to mama, siostra, przyjaciółka. Istotne tematy z kobietą właśnie blondynka, jasne oczy. Może być to też ryba, rak albo skorpion. Dużo emocji, takich, którym się możecie poddawać, takie typowe, damskie, żeńskie tutaj emocje, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Więc dużo takich emocji żeńskich będzie tutaj u Was. Ponadto też dobrze by było w tym tygodniu trochę zmienić dietę, to znaczy bardziej, więcej jeść konkretnie ryb. Takie coś mi tutaj karty mówią. Ponadto też koziołki
koziołkom, singlom może się znudzić bycie singlem. Może zechcecie znowu być czyjąś żoną, narzeczoną, mężem. Także będziecie chcieli tutaj wejść na wyższy poziom relacji w Waszym związku. Karta rada też odpoczywaj. Także czy możesz, drogi koziołku, co najmniej 4 godziny, a najlepiej 4 dni nie robić nic. Także koziołki, tutaj jesteście dosyć mocno zmęczone. Na dodatek emocje będą tutaj dosyć mocne w tym tygodniu, które również emocje wykańczają. Także odpocznij. Być może warto też się wybrać do jakiejś kobiety z rodziny na urlop, bądź zaprosić tą kobietę do siebie i razem spędzić urlop. Rada w miłości. Koziołki też powinny się po prostu wyspać. Chroniczne zmęczenie mi się u koziołków pokazuje. Rada dla Was. To, co Cię już zmęczyło, to po prostu nie ciąg już trupa, koziołku. Także to, co już nie funkcjonuje w Twoim życiu, czy jakieś relacje, czy jakaś praca, czy jakaś sytuacja już Cię zmęczyła, skończ to wreszcie. Coś, co czujesz, że i tak się zakończy, lepiej zakończyć już. Także śmiało możesz liczyć na osobę spod znaku Skorpiona. Także bardzo ważne jest też pomyśleć w tym tygodniu o osobie zmarłej, bardzo ważnej w Twoim życiu. Może być to na przykład tata. Także jeżeli masz taką sytuację, zapraszam Cię serdecznie na przekaz od zmarłych dusz. Ponadto też zwróć uwagę na swój kręgosłup. Koziorożce muszą po prostu odpoczywać. Karta rada dla Ciebie na pewno w takim stanie, w jakim Ty się teraz znajdujesz w swoim życiu, tak nie może być dłużej. Musisz doświadczyć i dokonać transformacji w swoim życiu i dosłownie wszystko w tym życiu Twoim musi się zmienić. Ale aby to zrobić, koziołek musi się wyspać i odpocząć. Ponadto w uczuciach anioły mówią, popraw stosunki partnerskie ze swoim partnerem albo je po prostu zakończ. Także albo zdecyduj się, koziołku. Także bardziej sugestia jest tutaj nadanie jeszcze ostatniej szansy, a koziołki, które są w kryzysach tutaj związkowych, ale też popracowanie nad stosunkami partnerskimi z swoim partnerem, czy też mężem, czy też żoną. Natomiast jeżeli jesteś singlem, to pamiętaj, daj szansę nowej miłości. Popracuj też nad wszelkimi relacjami w Twoim życiu. Czyli koziołek musi się stać bardziej pluszowym koziołkiem, a nie takim zimnym jak dotychczas. Pozdrawiam serdecznie wszystkie koziołki. Udanego tygodnia dla Was. Idziemy do wodnika. Wodniku drogi. Co u wodnika na ten tydzień? Ja jestem w szoku, że to tak szybko poszło dzisiaj, kochani. Ale jest późno. Wodniku drogi, co u Ciebie w tym tygodniu? Wszystko będzie się przesuwać. Karta wisielca. Co nie zrobisz, to nie wyjdzie. Także jeżeli masz jakieś sprawy urzędowe, to do dupy. Trzeba przesunąć. Bardzo dobry tydzień na urlop, bądź też na jakąś pauzę, na przykład na chorobowe, tak? Także na odpoczynek. Bardzo dobry tydzień. I tak nic w tym tygodniu nie załatwisz. Co możesz przesunąć, to przesuń. Także uważaj w tym tygodniu jedynie na nogi oraz też na Twoją psychikę. To jest bardzo, bardzo ważne, bo jakieś dziwne stany psychosomatyczne mogą się w tym tygodniu pojawić.
Jeżeli masz taką możliwość, jak najbardziej idź na urlop, zrób sobie pauzę, zrób przerwę, bo i tak wszystko, co zaplanujesz, nie wyjdzie w terminie. Jeżeli masz egzamin, przesuń to. Terminy w tym tygodniu nie są dobre, także właściwie najlepsze dla Was nic nie robienie, drogie wodniki. Tutaj uwaga też, bo możecie spotykać osoby, chyba że pracujecie z takimi osobami, które mają dużo właśnie problemów psychosomatycznych bądź też chorób psychicznych. Także z takimi też tutaj sytuacjami może Wam przyjść się zmierzyć w tym tygodniu. Jeżeli myślisz o jakiejś relacji, czy wejść na wyższy poziom zobowiązań, karty Ci mówią, zostaw to na razie. Lepiej będzie tutaj związek dochodzący, związek taki partnerski, związek od czasu do czasu. Dla niektórych wodników, niektóre wodniki niestety separacja, bądź na całe szczęście dla niektórych separacja z ukochaną osobą, także rozłąka na jakiś czas, bądź też separacja. Rada dla Ciebie. Dobrze by było, drogi wodniku, wybrać się w jakąś podróż. Jedź sobie gdzieś 2-3 miejscowości dalej, wybrać się gdzieś samochodem bądź innym pojazdem. Także rada dla Ciebie, po prostu potrzebujesz zmiany otoczenia, także otwórz się na tą zmianę otoczenia. Wodniki, które myślą o tutaj zapisaniu się na kurs prawa jazdy, bardzo dobry tydzień. Jeżeli są wodniki, które tutaj chcą kupić samochód, to możecie zacząć oglądać go w tym tygodniu, bądź też wystawiać na przykład go w tym tygodniu. Także sprawy samochodu bardzo istotne, tym bardziej jeśli się wybieracie w daleką podróż, na przykład na wakacje, to wszelkie przeglądy, sprawdzić auta, wszystko co jest związane z autem. Możesz śmiało tutaj liczyć na osobę spod znaku raka. Rak teraz na niebie, także rak mocno istotny dla innych znaków. Pamiętaj też, w związkach czy we wszelkich relacjach najważniejsze jest, czy masz z drugą osobą o czym rozmawiać, czy macie wspólne cele, macie wspólne marzenia, czy macie wspólną drogę. A jeśli ktoś chce białe, a ty czarne, ktoś chce w lewo, a ty chcesz w prawo, nic z tego nie będzie. Poszukaj złotego środka, poszukaj wspólnej drogi w każdych relacjach, jakie tylko, i romantycznych, i przyjacielskich, i zawodowych. Trzeba znaleźć wspólną drogę. Jeśli tej drogi nie znajdziesz, to niestety relacje będą się rozwalać. Rada w uczuciach dla Ciebie, drogi wodniku. Zajmuj się po prostu najlepiej niczym, w tym sensie, że odrzuć tutaj nawyk kontrolowania swojego życia uczuciowego najlepiej. Wodniki w związkach, nie kontrolować drugiej połówki, także pozwól się sytuacji między Wami rozwijać w naturalny sposób. Nic też nie przyspieszaj i nic też nie spowalniaj, także tutaj zostaw to, niech to idzie własnym torem. Natomiast jeżeli jesteś singlem, to również nic nie przyspieszaj, po prostu weź na klatę, co ma przyjść, to przyjdzie. Także nic na siłę, także nie szukaj na siłę, ani też nie odpychaj na siłę. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki, udanego tygodnia i udanych urlopów dla Was. Rybki! Co u rybek? Luzik po prostu, Marzenka pisze, tak. Rybki. Co u Was? Co u rybek na ten tydzień? Znowu kolejny znak oszukany. Uwaga na oszustów. Uwaga na złodziei.
Ktoś Was oszukuje, ktoś Was być może okrada. Uwaga też na kradzież intelektualną, uwaga też rybki na to, czym się dzielicie z innymi, czyli swoimi myślami, swoimi pomysłami, na przykład na biznes, na projekt, na jakiś schemat czegoś, także być może wenę twórczą. Nie dzielić się, bo ktoś Wam może to ukraść, to ktoś może Wam to zabrać, także na to uwaga. Nie widzicie, kto jest kim za bardzo, także jesteście oszukiwane, jesteście okradane, zwłaszcza przez osobę spod znaku wodnika, wagi i bliźniąt. Na te osoby szczególnie uważać. W tamtym tygodniu któryś znak, chyba strzelec, miał ostrzegawczą srokę. Dla Was sroka w tym tygodniu symbol ostrzegawczy, że złodziej już jest blisko, bądź oszust. Rada dla Was. Możesz w tym tygodniu śmiało zaufać osobie spod znaku strzelca. Możesz liczyć na przyjaciół, nawet jeśli ktoś prawdopodobnie z najbliższego otoczenia Cię okrada, oszukuje. Masz przyjaciół wokół siebie, masz osoby, które Ciebie wesprą. Wesprzyj też Ty inne osoby. A tutaj jest taka rada. Bądź przyjacielem dla innych ludzi. Załagadzaj konflikty, dogaduj się. Wszystko staraj się załatwiać polubownie. Łącz, a nie dziel, droga rybko. Masz przyjaciół wokół siebie, także sama nie jesteś. Rada miłości dla rybki. Pozbądź się ex jakiegoś, który tutaj przeszkadza, bądź myśli o swojej ex, swoim ex. Także nadszedł czas, aby oczyścić energię z poprzednich związków i wtedy rozkwitnie Twój aktualny związek. Także warto też tutaj czasami ex wtrąca się w małżeństwo nawet, także trzeba się pozbyć tych osób, oczyścić tą energię. Natomiast jeżeli jesteście singlami, to niestety dopóki nie uporasz się z może żałobą po ex dosłowną, czy też przenośni po rozstaniu, czy też nie uwolnisz się od byłego partnera w myślach, bądź faktycznie w realu, to nie rozpoczniesz nowego związku. Także należy oczyścić się z przeszłości, drogie rybki. Pozdrawiam serdecznie, przytulam do serca i udanego tygodnia dla Was. Wszystkim znakom zodiaku serdecznie dziękuję. Życzę Wam dobrej nocy, dla niektórych dzień dobry, udanego dnia. Oczywiście pozdrawiam i przytulam wszystkich tych, którzy będą oglądać później. Kochani, pamiętajcie, że mamy Dzień Ojca w tym tygodniu. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na przekazy od zmarłych dusz, zwłaszcza Waszych ojców, tatusiów. Także dzień 23 czerwca jest zablokowany na inne terminy, także tylko i wyłącznie będziemy wtedy rozmawiać o tych relacjach z tatą i przekazy od zmarłych dusz od Twojego taty. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Cudownego tygodnia dla Was i do zobaczenia wkrótce. Wróżka Anna.